Witam cię bardzo serdecznie. Maria Bukardi z tej strony. Kolejne nasze spotkanie przy Herbacie. Poruszę dwa tematy. Jeden bardzo króciutko, aktualna sytuacja tutaj na naszej mitycznej Atlantydzie, czyli na Wyspie Maderze po naszej medytacji wody. I drugi temat, bardzo, bardzo ważny, to konsumpcja kontra samorealizacja. Dlaczego czasami nie udaje nam się zrealizować naszego powołania, naszej misji tutaj na Ziemi, albo po prostu zrealizować naszych pomysłów, naszych projektów, yy, tylko poprzez to, że konsumujemy za dużo obcych treści? No to już masz klucz. Zaczynajmy. Nasza medytacja wody, medytacja deszczu przyniosła opady wczoraj i dzisiaj. I poprzez te opady została zablokowana dalsza akcja podpalania wyspy. Akcja zorganizowana y, o globalnym rozmiarze, y, i dzisiaj były kolejne podpalenia w drugiej części wyspy, która jeszcze pozostała zielona, ale przez to, że wszystko jest mokre, to te podpalenia są w tym momencie pod kontrolą. Temat bardzo śliski. Temat, który na pewno nie jest tutaj do omówienia na tym serwisie, na którym słuchasz tego nagrania. Te osoby z Was, które są zapisane u mnie na newsletter, to już wczoraj w nocy dostały informację na ten temat, jak to wszystko funkcjonuje i że jest to po prostu zorganizowana akcja na całej Ziemi przeciwko naturze, ale również przeciwko nam ludziom, ponieważ ktoś chce nam później, w cudzysłowie, sprzedać nowe rozwiązania. Nowe rozwiązania klimatyczne i inne, które są odpowiednie dla tych istot niezbyt, niezbyt pozytywnych. My ludzie mamy czuć się winni, my ludzie mamy czuć się mali, my ludzie między sobą mamy się kłócić, a gdzie się dwóch kłóci, to trzeci korzysta. Wiemy o tym dokładnie i chciałabym, żeby każdy z nas w swoim sercu szukał tej prawdy. Czyli to, co zobaczycie w różnych mediach. Przefiltrować przez filtr serca, i wtedy zobaczycie, co się za tym wszystkim kryje. Ale oczywiście, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Wyciągamy z tego wnioski i idziemy dalej, już w takiej pełnej i świadomie, świadomej walce o nas i o Ziemię, o te wszystkie istoty. Ja postaram się, jak tylko będę miała możliwość, aby robić rytuały świec intencyjnych w magicznej oazie. Ja oczywiście wychodzę z założenia, że rozumiesz, dlaczego w tym momencie naprawdę nie chcę w cudzysłowie grać z ogniem, akurat w tym miejscu, dlatego potrzebuję kilka dni, żeby ten żywioł jak gdyby uspokoił się. Jak będę tylko mogła robić rytuał świec intencyjnych, chciałabym zrobić taki duży rytuał świec intencyjnych w intencji dusz wszystkich stworzeń, wszystkich zwierząt. Y, czyli ssaków, gadów, płazów, y, insektów, y, wszystkich mniejszych i większych stworzeń, ale oczywiście również drzew i roślin, w intencji ich dusz, które odeszły z tego świata w czasie tego pożaru. A wierz mi, że tych dużych zwierząt bardzo dużo odeszło w okropnych męczarniach. Dla mnie to już jest coś takiego, jak, jak znamy ze średniowiecza te procesy czarownic, palenie na stosie ale również bardzo, bardzo dużo malutkich istot malutkich zwierząt odeszło. Ja odpowiadałam w moim newsletterze na wiele Waszych pytań, na wiele również komentarzy, niektórych bardzo takich przykrych, pełnych nienawiści hejtu, na zasadzie, dlaczego nie zrobiłam medytacji, na przykład na dzieci w Palestynie, albo dlaczego nie robię medytacji przeciwko wojnie itd. Wytłumaczyłam wam to w newsletterze, że moją misją jest ochrona. Życia w formie natury, roślin, zwierząt, czyli tych istotek mniejszych od nas ludzi, ale wspomaganie ludzi, czyli wsparcie ludzi w rozwoju świadomości, w rozwoju siebie, i dlatego nie angażuję się w jakiekolwiek sprawy polityczne i nie angażuję się w żadne sprawy również polityczne, czyli wojenne, ponieważ to nie jest zgodne z moją misją. Tym bardziej, że jeżeli weźmiemy wszystkie ofiary w wojnach, to jest ich dużo, dużo mniej ofiar ludzkich niż ofiar w takim chociażby pożarze jak Australia, jak Sycylia, jak Kreta, czy jak Hawaje, czy jak my tutaj na Wyspie Maderza, czy na Wyspach Kanaryjskich. Dlatego chciałabym, abyśmy popatrzyli teraz na tą sytuację i poczuli w naszych sercach, że nie jesteśmy słabi. Wręcz odwrotnie, to w nas, ludziach, jest ta siła, jest ta moc, jest ta mądrość. Musimy się tylko dobrze zorganizować, musimy sobie ufać wzajemnie, i ta sytuacja w Magicznej Łazie powinna nam to pokazać, że nasi najwięksi wrogowie mogą nam przyjść z pomocą w momencie, gdy. Gdy jest takie zagrożenie, popatrzeć na siebie inaczej, popatrzeć na tą ziemię inaczej, popatrzeć na naszego wroga inaczej, który nas tutaj chce wkręcić w jakieś, w jakieś naprawdę dziwne, dziwne rzeczy, i jeszcze bardziej poczuć tą motywację i tą inspirację do tego, żeby realizować siebie i swoją misję tutaj na Ziemi. I tutaj tak płynnie przechodzimy do tego drugiego tematu, czyli samorealizacja. W mojej społeczności, większość, większość z nas. To są ludzie, którzy albo pochodzą z innych przestrzeni, są to stare dusze, e, albo są to dusze, które mają tutaj szczególną misję na ziemi, szczególne zadania do wykonania tutaj na ziemi. E, ja Cię przepraszam za te odgłosy w tlenu. No, no, niestety tak to teraz wygląda. Teraz będzie wszędzie tak wyglądać, więc nawet jak spotkamy się na ceremonii, to będą cały czas odgłosy maszyn i, i ścinanych tych resztek, drzew i tak dalej, więc musimy się już do tego przyzwyczaić. Idziemy dalej. Czyli większość z moich słuchaczy, większość z mojej społeczności to ludzie, którzy są szczególni. To są ludzie, którzy, którzy mają w sobie niesamowite talenty, zdolności. No i każdy z Was. Również Ty, gdy mnie dzisiaj tutaj słuchasz, to znaczy, że to jest odpowiedni moment. Masz w sobie takie zdolności, masz w sobie takie talenty, no i masz jakąś swoją misję tutaj do wykonania na Ziemi, ponieważ nie jesteśmy tutaj na wakacjach, każdy z nas tutaj czegoś doświadcza i nasze doświadczenia będą fundamentem dla tych przyszłych pokoleń, będą fundamentem dla tej tak zwanej nowej ery, i my jesteśmy tymi, którzy wysiewają te nasiona. Które będą kiełkować i które wyrosną w przyszłości. I teraz, ponieważ każdy z nas ma swoją misję tutaj na Ziemi, no to wiadomo, że mamy również naszych wrogów. I nasi wrogowie będą robili wszystko, żeby nas zatrzymać, żebyśmy nie mogli zrealizować swojej misji, swojego powołania, naszych celów, bo oni nie chcą nowej Ziemi, oni nie chcą nowej ery, oni chcą przekształcić w Ziemię. W Marsa, w zniszczenie, w pustynię, zniewolenie, więc zrobią wszystko, żeby cię na twojej drodze zatrzymać. I jaka jest jedna z najlepszych, w cudzysłowie, najbardziej sprawdzonych metod? Konsumpcja. I teraz zadam ci pytanie. Czy czujesz już w swoim sercu, że twoje serce cię woła w którymś kierunku? Chcesz coś robić, chcesz coś tworzyć, chcesz może. Kogoś czegoś uczyć, prowadzić, rozwijać, leczyć, uzdrawiać, tworzyć coś nowego, jakieś nowe projekty, jakieś nowe, nowe rzeczy, wynalazki tutaj na Ziemi. I czujesz to już w swoim sercu, ale jednak, nawet jeżeli masz już plan działania, to coś cię zatrzymuje. Co Cię zatrzymuje, zadaj sobie to pytanie, co cię zatrzymuje? To może być coś takiego, że czujesz się nie dość dobra, nie dość dobre. Świetna metoda, w cudzysłowiu, stosowana w wielu, wielu dziedzinach, również w dziedzinie rozwoju duchowego, aby wmówić ci, że no jeszcze nie jesteś dobra, jeszcze masz za małą wiedzę, jeszcze masz za małe doświadczenie i najlepiej nic nie rób. Dokładnie dzisiaj otrzymałam od bardzo, bardzo bliskiej mi osoby fragment piosenki. I w tej piosence było powiedziane coś takiego, że jeżeli nie, nie jesteś w czymś najlepszy, albo nie jesteś w czymś najlepsza, albo perfekcyjna, to najlepiej nic nie rób. I taką metodę stosuje bardzo, bardzo wielu nauczycieli, również duchowych, nauczycieli rozwoju duchowego i, tak, i rozwoju osobistego. Będą ci wmawiać, że jeszcze nic nie wiesz. Jeszcze nic nie wiesz. I dlatego będą ci to wmawiać, żeby od razu wykosić konkurencję na samym początku. Zwróć uwagę na moją działalność. Od samego początku mojej działalności motywuję każdego z was do tego, żeby działać, żeby się rozwijać. I wielu ludzi mi to zarzucało. Zarzucało mi to na forach internetowych, że sobie tworzę konkurencję, że uczę sobie ludzi, którzy kiedyś mi zabiorą klientów i tak Ale to jest moja misja, to jest moje powołanie. Ja się śmieję z takich komentarzy, ponieważ yy, uważam, że każdy z nas ma coś innego do zaoferowania, każdy z nas jest inny, każdy z nas jest y, niepowtarzalny, każdy z nas jest indywidualny i dla każdego jest miejsce tutaj na tym świecie. Ale większość nauczycieli będzie Ci wmawiać, że Najlepiej nic nie rób, bo jeszcze masz za małą wiedzę, za małe doświadczenie. Tacy nauczyciele najczęściej, gdy prowadzą wykłady, seminaria itd., no to zachowują się tak, jakby pozjadali wszystkie rozumy, a wszyscy inni byli głupsi. Dodatkowo stosują terminologię y, wyszukaną, y, niezrozumiałą, tylko po to, żeby od razu podciąć skrzydła wszystkim potencjalnym. Uczniom, którzy mogliby się kiedyś stać mistrzami i mogliby się może nawet stać lepszymi niż mistrz. Moja filozofia jest inna. Uważam, że należy zacząć i potem krok po kroku się doskonalić, ponieważ to praktyka czyni mistrza. Jeżeli będziemy czekać na to, że będziemy kiedyś perfekcyjni i doskonali, to nigdy tego nie doczekamy. Czyli nawet jeżeli czujesz, że jeszcze nie jesteś dość dobra, nie jesteś dość dobry, nie jesteś dość mądra, nie jesteś dość mądry, to i tak zaczynaj, i po drodze będziesz się uczyć, będziesz się doskonalić, bo tylko praktykując coś zdobywasz tą wiedzę, która jest Ci potrzebna i wzrastasz. Czyli nie daj sobie wmówić, że masz czekać, czekać, czekać na nie wiadomo kiedy, na moment, który nigdy nie nastąpi. Druga rzecz, która jest taką perfidną metodą działania mroku, to jest metoda konsumpcji. Czyli jest ona bardzo powiązana jedna z drugą, ponieważ ta jedna metoda mówi ci, że jeszcze, jeszcze niczego nie wiesz, jeszcze musisz się uczyć, a druga jest odpowiedzią, czyli podsuwać ci treści, podsuwać ci treści, dobrze, to jeszcze musisz przeczytać, tej medytacji musisz posłuchać, tą książkę musisz przeczytać, to, 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 to tak, żeby zająć cię kompletnie, zająć Twój czas. I jeżeli wpadniesz w taką sieć, to nigdy nie zrealizujesz swojej misji i swojego powołania, bo zawsze będziesz mieć odczucie, że nie jesteś dość dobra, dość dobry, że to jeszcze nie jest ten czas, żeby z czymś wystartować. A drugie odczucie ciągle będą ci podsuwane jakieś mądre w cudzysłowie treści, które jeszcze musisz skonsumować. Dlaczego? Ponieważ konsumpcja działa tak samo, jak jedzenie pokarmu. Jak się czujesz, jeżeli jesteś głodna, i zjesz tylko odrobinkę albo w ogóle nic nie zjesz. Masz wtedy więcej energii, masz wtedy taką motywację, masz inspirację. A jak się czujesz, jeżeli pojedziesz na obiad na przykład do mamy albo do babci, no i oczywiście zjesz, nie wiem, trzy porcje od razu jeszcze takiego niekoniecznie zdrowego jedzenia, w zależności od tego w jakiej rodzinie, ale niekoniecznie zdrowego jedzenia. Jak się czujesz? Masz ochotę się tylko położyć i nic nie robić? Albo musisz wypić jeszcze kawę, coś jeszcze tam, żeby, żeby w ogóle stanąć na nogi. I dokładnie tak to wygląda z konsumpcją obcych treści. Jeżeli wstajesz rano i zaczynasz rolować Instagram, TikToka albo cokolwiek, sprawdzasz maile, co kto napisał, i konsumujesz, 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 może wpadasz w taki rytm, żeby konsumować jeszcze więcej, to zauważysz, że w bardzo krótkim czasie. Jakoś zaczyna brakować ci energii, no i niby miałeś zaplanowane, miałeś zaplanowane, żeby coś zrobić tego dnia, żeby ruszyć z jakimś projektem, a tu nagle jest już popołudnie, no i a dobra, to zrobię jutro. Dlaczego tak jest? Ponieważ jak oglądasz, słuchasz, czytasz, konsumujesz obce treści, to w tym momencie twoja energia płynie za uwagą, czyli zasilasz energią, Kogoś, kogo słuchasz, on będzie coraz silniejszy, on będzie coraz lepiej się rozwijał, on będzie coraz więcej produkował, a ty będziesz coraz słabsza, coraz słabszy, będziesz mieć coraz mniej motywacji, coraz mniej inspiracji i będziesz tworzyć coraz mniej. Czyli kluczem do samorealizacji jest kontrola konsumpcji. Tak jak kontrolujemy jedzenie, jemy zdrowe jedzenie, Małe ilości tego jedzenia, tak, żeby nie poczuć, nie poczuć tej słabości, nie poczuć tej, nie poczuć tej ospałości, tego zmęczenia. Tak samo jest z konsumpcją obcych treści. Wybieram sobie coś małego, krótkiego, co naprawdę mnie inspiruje, co mnie motywuje, gdzie czuję tego kopa w przysłowiowe cztery litery, i wtedy to konsumuję, wyłączam nie najadam się do syta, tak żeby nie mógł się już ruszać i wtedy z tą motywacją, z tą inspiracją idę dalej. Najgorsze, co można zrobić, to mieć takie przekonanie, że jeszcze muszę tego się nauczyć i tego, i tego, i tego, i tego i, tego. I siedzenie cały dzień i konsumowanie. Albo jakiś, w cudzysłowie, mądrych filmów, medytacji, Albo czegokolwiek innego, może jakichś filmów w telewizji, na Netflixie czy Fiksie, czy w jakichś innych rzeczach, ciągle coś konsumujesz, konsumujesz i masz coraz mniej siły i coraz mniej energii do działania. Pamiętaj zawsze o tym. Zdrowe jedzenie, małe ilości. Jak to działa na tworzenie, na inspirację, na motywację, siłę i moc? A jak działa taki obiad u mamy albo u babci, który ma na przykład zupę, drugie danie, jeszcze jakiś deser, i potem już nie możesz się ruszać? Dokładnie tak samo wygląda to z konsumpcją obcych treści. Z tą różnicą, że to jedzenie, no to zjadasz, prawda? I to nikogo nie zasila. A z konsumpcją obcych treści wygląda to jeszcze tak, że zasilasz energią kogoś, kto to wyprodukował. No, z jedzeniem jest właściwie troszeczkę podobnie, jeżeli samodzielnie sobie to jedzenie robisz, no to wiadomo, Twoja energia, dostajesz pieniądze, te pieniądze wydajesz na kupienie tego jedzenia, i potem jeszcze najesz się tak dosyta, że nie masz ochoty ani siły się ruszać. No, czyli właściwie bardzo podobnie. Jak idziesz do kogoś na obiad, no to troszeczkę inaczej wygląda, bo to on zapłacił swoją energią, czyli. Te pieniądze, żeby to jedzenie kupić i potem dla ciebie przygotować. Dobrze, idziemy dalej. Taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o seksualność i zmysłowość. Kiedy najbardziej nas napędza jakaś nasza muza, ktoś jest naszą muzą? Kiedy ma delikatne, zmysłowe, jakieś takie impulsy, gdzie, gdzie czujemy to. Nazwijmy to podniecenie, czyli ta energia, tak wzrasta, 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 ale nie dostajemy wszystkiego. Czyli cały czas jesteśmy w tym takim flow, że czujemy tą energię, czujemy tą energię, jak ona w nas wzrasta, ta energia seksualna, i wtedy możemy przenosić górę, wtedy możemy tworzyć, 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 ponieważ energia seksualna to jest również energia. Kreacji, czyli energia tworzenia, bo kreujemy nowe życie. Możemy tę energię wykorzystać na kreowanie czegoś, co jest zgodne z naszą misją i z naszym powołaniem. Jak się czujemy, jeżeli dochodzimy do samego końca, mamy orgazm? No, większość się czuje tak, że tylko spać, zmęczenie, jakieś takie zasycenie. I już nie mamy tego polotu, już nie mamy tej, tej muzy, taka, która nas napędza, bo żeśmy do jakiegoś procesu doszli do samego końca. Zwróć uwagę, to jest tutaj wszystko na ziemi jest bardzo, bardzo mądre i bardzo, bardzo takie łatwe w zrozumieniu, jeżeli patrzymy na takie detale, czyli zarówno w seksualności, jak i w Jedzeniu normalnym, fizycznym, jak i w konsumpcji mamy te same zasady, te same zasady, które funkcjonują. Trzymaj się zawsze w pozycji takiego niedosytu, czyli nie za dużo zjeść, nie za dużo konsumować, nie, nie za dużo tego seksu do samego końca, to wtedy masz najwięcej energii kreatywnej, wtedy masz najwięcej energii, którą możesz wykorzystać na Twoje marzenia i na Twoje cele. Ok. I teraz to już od ciebie zależy, bo to jest twoje życie. Od ciebie zależy dawka, czyli dawka trucizny może uleczyć, jeżeli jest odpowiednia. Za duża dawka może zatruć i unicestwić. I tak samo jest właśnie z tą konsumpcją obcych treści. Malutka dawka może cię zmotywować, może zmotywować twój organizm do działania. Za duża dawka może cię sparaliżować i unicestwić. Życzę Ci z głębi mojego serca, przede wszystkim, aby doświadczenie tutaj z pożarem na Maderze w magicznej oazie było dla Ciebie również takim doświadczeniem przemiany, transformacji, nowego sposobu myślenia, inspiracji i motywacji, żeby działać dalej. Tak jak ja zawsze powtarzam, że chociażby. Wszystko zniszczyli, to ja i tak będę tworzyć nowe oazy. I kolejne, i kolejne, i kolejne, i mnie nikt nie jest w stanie zatrzymać. Wy to tak pięknie piszecie, że mam taką determinację. Tak, to jest taka determinacja, po prostu koniec. Tak jak ratuję robaczki na plaży, nawet jak już sama nie mogę się ruszać, tak będę działać dalej. Więc nawet jakby ktoś, nie wiem, co wymyślił, ogólny, jakiś globalny kataklizm, to jeżeli tylko ten kataklizm przeżyję, to i tak będę tworzyła kolejne oazy. Niech to dla Ciebie taka będzie inspiracja, że Ty też masz jakieś swoje cele, Ty też masz jakieś swoje, swoje plany, jakieś, jakąś swoją misję do wykonania. Niech moja determinacja będzie dla Ciebie takim przykładem, że taką samą determinację masz w sobie, tylko trzeba ją aktywować, obudzić i po prostu nią żyć. I drugie moje życzenie dla Ciebie, aby dobrać odpowiednią dawkę konsumpcji, czyli nie za dużo, też nie za mało, na tyle na ile dla ciebie działa motywująco, inspirująco i daje ci kopa w cztery litery. A unikać czegoś takiego, co cię osłabia, paraliżuje i już nie masz ochoty nic robić w życiu. I pamiętaj, jakie jest powiedzenie? Wiem, że nic nie wiem. Czyli nawet najlepsi nie wiedzą wszystkiego. Nawet najlepsi nie są najlepsi, tylko są dalej na tej ścieżce rozwoju. Dlatego nie daj sobie wmówić, że jeszcze za mało wiesz, za mało umiesz, nie jesteś dość dobra, nie jesteś dość drobny. To jest kompletna bzdura i ktoś po prostu na tym korzysta. Działaj, a praktyka czyni mistrza. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bocardi.